Dzień dobry Państwu. Tutaj w pewnym stopniu wystąpienie moje właśnie niewielkim, chociaż temat podobny, który się z poprzednim wystąpieniem, ale będę mówiła o innych inicjatywach. Czy wiecie Państwo, że po raz pierwszy słowa statystyka w języku polskim użył Stanisław Staszic w 1809 roku w dziele o statystyce Polski? Znaczenie tego pojęcia w jego rozumieniu było zbliżone do państwowości. Obecnie termin statystyka służy określeniu nauki zajmującej się metodami pozyskiwania i prezentowania, a przede wszystkim analizy danych ilościowych, jak też termin ten utożsamia się ze zbiorem danych gromadzonych na tradycyjnych bądź nowoczesnych nośnikach informacji. I taką statystyką w tej chwili będziemy się zajmować, a dokładniej doskonale Państwu znaną statystyką biblioteczną. Chciałabym przedstawić Państwu inicjatywę związaną z gromadzeniem danych statystycznych w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Myśl ujętej w tytule zasady: potrzeba nadaje sens działaniu. Biblioteka jako organizacja otwarta nieustannie musi dostosowywać się do wciąż zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników i nierzadko wręcz musi je wyprzedzać. I może powiem w tej chwili banał, ale sprawne zarządzanie daje nam efektywne funkcjonowanie. I mimo iż biblioteki są instytucjami niedochodowymi, a ich zyski mierzone są w sferze niematerialnej, nie zwalnia ich to z obowiązku monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań, racjonalnego wykorzystywania swoich zasobów. I w tym zakresie ważnym narzędziem jest właśnie statystyka biblioteczna. Tutaj mamy przedstawione podstawowe zasady gromadzenia danych statystycznych i pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania opracowane są w postaci norm międzynarodowych z zakresu informacji i dokumentacji. I tutaj mamy... Oj, przepraszam. Chyba się pospieszyłam. Nie będę omawiała tych norm szerzej, więcej informacji będzie znajdowała się w referacie. Tutaj tylko pokażę, to są tak, międzynarodowa statystyka biblioteczna, wskaźniki funkcjonalności bibliotek, metody i oceny wpływu bibliotek, jak też wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek narodowych, czy standardy dotyczące infrastruktury bibliotecznej oraz też archiwizacji danych zasobów internetowych. I stosowanie oczywiście norm nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane. Do czego możemy wykorzystać dane statystyczne w bibliotece naukowej? Tak tylko dla przypomnienia, chociażby wspomnę tutaj o różnego typu zestawieniach, sprawozdaniach okresowych na potrzeby naszych zwierzchników. W skali ogólnopolskiej formularz GUS obowiązkowy dla wszystkich bibliotek, wypełniany rokrocznie, jak również na zasadzie dobrowolności uczestniczenie w badaniach ankietowych różnych instytucji zewnętrznych i w różnych projektów, takich jak na przykład analiza funkcjonowania bibliotek czy multirank. Jak również te dane możemy wykorzystywać właśnie do oceny efektywności i wykorzystania naszych zasobów, jak również monitorowania wyników, kierunków zmian i przy podejmowaniu decyzji. W naszej bibliotece
pozyskiwanie danych odbywa się m.in. automatycznie z użytkowanych systemów komputerowych. Są to Virtua, Sowa, Expertus, Delibra, również za pomocą systemu kontroli zdalnego dostępu do zasobów proxy. Jeśli chodzi o zasoby licencjonowane ze stron wydawców bądź za pośrednictwem protokołu wykorzystania zasobów elektronicznych SUSHI. Jeśli chodzi o informacje o finansach, między innymi też systemu zarządzania uczelnią TETA. Poza tym pozostałe dane statystyczne gromadzone przez bibliotekarzy są gromadzone w programach Microsoft Office, takich jak Excel Access oraz Google Docs. A także jednym z takich narzędzi do gromadzenia danych statystycznych w naszej bibliotece jest panel statystyczny, statystyka pracy, o którym powiem kilka słów więcej. Panel statystyczny, statystyka pracy jest autorskim programem do gromadzenia danych statystycznych, który został wprowadzony do użytku w naszej bibliotece w marcu 2010 roku. I panel powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia większej części danych w jednym miejscu, w którym byłyby swobodnie dostępne zgodnie z różnymi potrzebami. W międzyczasie też nastąpiła modyfikacja panelu po kilku latach użytkowania, ale o tym powiem za chwilę. Tutaj mamy przedstawioną strukturę panelu statystycznego. Składa się on z dwóch podstawowych modułów. Pierwszy to statystyka pracy, wprowadzanie danych. Drugi to panel administracyjny. Jeśli chodzi o panel statystyka pracy, wprowadzanie danych, to w tym panelu wszyscy użytkownicy wprowadzają dane dotyczące wykonywanych prac. Natomiast i tutaj mają dostęp wszyscy pracownicy. Natomiast do panelu administracyjnego dostęp mają kierownicy poszczególnych oddziałów oraz administratorzy. Panel administracyjny, jak widzimy, składa się z kolejnych pomniejszych modułów. To są pracownicy, działy czynności, administratorzy i statystyki. Jeśli chodzi o moduł pracownicy, tutaj dodaje się, edytuje konta pracowników, nadaje się hasła dostępu, jak również przypisuje się poszczególnym pracownikom czynności wykonywane w danym dziale. Tutaj mamy bazę działy i czynności. Administratorzy w tym module definiowane są uprawnienia dla kierowników poszczególnych oddziałów. Natomiast tutaj mamy ten najważniejszy jak gdyby moduł, którym jesteśmy zainteresowani, to statystyki, o którym też powiem szerzej w następnych, za chwileczkę. Zanim jeszcze przedstawię poszczególne elementy w panelu części statystyki, chciałam przedstawić zakresy uprawnień użytkowników w zależności od kategorii użytkownika. I tak jak tutaj widzimy, największy zakres uprawnień, bo mają oczywiście administratorzy panelu, kierownicy mają możliwości tworzenia edycji kont pracowników, nadawanie haseł dostępu, edycja, dodawanie i usuwanie czynności, tworzenie i generowanie zestawień. Natomiast wszyscy pracownicy mają dostęp tylko do modułu wprowadzanie danych w module statystyka pracy. Nie mają możliwości, nie mają wglądu do statystyk innych pracowników i nie mają możliwości ani edycji, ani modyfikowania danych. Kiedy startował panel... przepraszam. Powyższy slajd obrazuje. Powyższy slajd obrazuje widok modułu statystyka pracy, wprowadzanie danych od strony pracownika.
Poszczególni pracownicy biblioteki nie mają dostępu do danych wpisanych przez innych pracowników, nie mają też możliwości generowania jakichkolwiek zestawień, mają tylko dostęp właśnie do swojego imiennego modułu, w którym zaznaczają wykonywane czynności przypisane im przez kierownika. Dane można wprowadzać w dowolnym terminie, na przykład na bieżąco każdego dnia lub maksymalnie na koniec każdego miesiąca. I wpisane dane statystyczne wykorzystywane są przez kierowników do generowania określonych zestawień statystycznych, po to, by móc na przykład śledzić pracę bieżącą pracownika lub w danym dziale, lub pracę wykonaną na rzecz innego działu. Kiedy startował panel, kierownicy wprowadzali czynności zgodnie z ich wizją i potrzebami i w związku z tym różni postrzegali ich rolę. Jedni wprowadzali czynności bardzo szczegółowo rozbudowane, inni natomiast najważniejsze podstawowe. Tutaj mamy przykłady czynności dla oddziału czasopism. Tutaj właśnie są przedstawione, czy są widoczne. Tutaj mamy możliwości usuwania, jeśli jest taka potrzeba, konieczność danej czynności lub jej edycji. Aha, jeszcze może wrócę, przepraszam bardzo. W związku z tym, że właśnie te role były różnie pojmowane, doszło do takiej sytuacji, że ta lista czynności była nadmiernie rozbudowana i pod koniec roku 2014 podjęto decyzję o modyfikacji listy czynności i między innymi usunięto te czynności, które dublowały się ze statystykami liczonymi, pozyskiwanymi z użytkowanych systemów, na przykład Virtua, związane dowodowe dane dotyczące udostępniania, czy na przykład SOWA, związane z gromadzeniem zbiorów. Tutaj mamy przykład zestawienia danych dotyczących prac wykonanych w oddziale gromadzenia. Generowanie zestawień statystycznych w panelu administracyjnym jest możliwe na wiele sposobów. Na przykład poprzez wybranie jednej czynności dla jednego działu lub więcej pracowników w układzie chronologicznym. I tutaj mamy konkretne czynności dla całego działu. To są czynności stosowane, oczywiście wykonane przez różnych pracowników danego działu. I dane mamy tu przedstawione w układzie chronologicznym rocznym. Możemy je również przedstawiać w układzie miesięcznym bądź dziennym. Po roku funkcjonowania panelu w module administracyjnym zostały utworzone tak zwane sumatory, które umożliwiły automatyczne sumowanie danych na podstawie czynności zgrupowanych w jedną kategorię, a wykonanych przez różne osoby i niejednokrotnie z różnych działów. I na przykład tak jak tutaj mamy, właśnie to są poszczególne czynności, które są zdefiniowane jako liczba zamówień dla czytelników z wypożyczalni międzybibliotecznej, a to są po prostu rodzaje zamówień. W zestawieniu, które później dokonujemy, wybieramy tylko sumator między biblioteczną liczbą zamówień do naszych czytelników i mamy zsumowane dane wykonanych wszystkich tych prac. Tutaj też mamy pokazane, to jest przedstawione zestawienie dotyczące właśnie też pożyczalni międzybibliotecznej i pokazane jest, w jaki sposób wybiera się poszczególne sumatory. Tu mamy właśnie bazy sumatorów. Można je kolejno zaznaczać i po wybraniu zakresu czasowego generujemy zestawienie, które następnie możemy przekopiować do tutaj podobnie przykład sumatorów, to już przejdę dalej. I takie otrzymane zestawienie możemy przekopiować w formie tabeli do pliku excelowskiego i zapisać go. I w ten sposób możemy wyszukiwane dane zachować. Jeszcze inną formą zestawień są tak zwane szablony,
I to jest bardziej złożona forma zestawienia, gdzie różne czynności możemy pogrupować w dowolny sposób, oddzielnie je sumując. I jest to, jest... Aha, i oddzielnie sumując w obrębie właśnie jednego szablonu. Aby sprawdzić, co zmieniło wprowadzenie panelu i w jaki sposób jest on wykorzystany oraz jakie zmiany w przyszłości prowadzić, po 5 latach funkcjonowania przeprowadzona ankieta. Zadano 9 pytań, na które odpowiedzieli kierownicy oddziałów, łącznie 7 osób. I badanie rozpoczęliśmy od zadania pytania, od sprawdzenia, do jakich zadań są przydatne dane z panelu. Uzyskane odpowiedzi ilustruje powyższy wykres i jak widzimy, wszyscy odpowiedzieli, że dane wykorzystywane są do sporządzania różnego typu sprawozdań, czego się spodziewaliśmy. 3 osoby widzą zastosowanie danych do zmian organizacyjnych, a po 2 do oceny pracowników i planowania zadań. Nikt natomiast nie wybrał odpowiedzi, że przy wnioskach, że wykorzystuje się je przy wnioskach o awans bądź premium kwartalnym. Przy założeniu, że panel miał ułatwić gromadzenie i tworzenie statystyk rocznych oddziałów i na potrzeby arkusza WUS, zestawienie uzyskanych odpowiedzi w tym obszarze ilustruje ten wykres. Jak z niego wynika, gromadzone dane mają przede wszystkim zastosowanie do sporządzania statystyki rocznej, gdyż 5 osób odpowiedziało, że w znacznym stopniu i w dużym wykorzystuje te dane właśnie do generowania tych statystyk. Natomiast tylko 2, że w niewielkim stopniu. Natomiast inne jest wykorzystanie panelów, jeśli chodzi o przygotowanie statystyk do formularza GUS.